federacja. Warto się dać to wspomnieć. Krytykował lidera organizacji. Czy to artykuł, czy książek, ale wspomnieć, no one pozwalają nam to mocniej przeszczyć i zrozumieć to, co wówczas się działo. I jakie były tego konsekwencje również po technologii we wspomnieniach pani Ireny Bereśniewicz, córki Bereśniczego z Puszczy Naliborskiej. Możemy przeczytać, zajadłe szczekanie psów postawiło nas na nogi. Widziałam, jak rodzice przeszli przez pogód, ubrani jak z wieczora. Nie kładli się spać tej nocy. Brat mój, 18-letni chłopak, zmęczony jeszcze niedawno więzieniem, spał jak i ja i zerwał się również na walenie w drzwi. Dobrze znajome słowa. Odkrojcie, tyle razy z kimś tak nocą, czy późnym wieczorem, znów, po co teraz? A więc jest jakiś wielki wstrząs w najście entomologistów, żołnierzy sowieckich, którzy mieli za zadanie, żeby tych ludzi wynieść, a ich gospodarstwo po prostu spalić. W innych jeszcze wspomnieniach czytamy. Tak więc 10 lutego 1940 roku, wczesnym ranem, w 30-stopniowym mrozie, otuleni kocami na własnych saniach, w które był zaprzątnięty kolca uchwiony kary, przy szczekaniu i wyciu psów, opuszczaliśmy nasz dom, nasze gospodarstwo, naszą ziemię i wszystko to, co poznaliśmy, pokochaliśmy, opuszczaliśmy na zawsze. Właśnie to słowo, na zawsze, bo ci ludzie, jeśli przeżyli, mieli to szczęście, że przeżyli i zesłanie, bo później różne to toczyły się ich losy. Oni już nigdy nie wrócili do miejsca rodzinnego, również do tej ziemi, którą jakże często ich przodkowie od wieków uprawiali. Kochani, to jest właśnie ta jeszcze urna, tajemnica miłości do kresu wielkiego znaczenia w dziejach Polski. Dlatego musimy o tym pamiętać. Musimy wracać do tamtej. Podzięki temu polskość w nas jeszcze bardziej zakorzeniona. Powtórka programu. Było to powtórzenie wczorajszego felietonu Myśląc Ojczyzna. Mówił do nas pan profesor Piotr Jaroszyński. Informacyjny Polskiego Radia 24. Taśmy ujawnione przez Gazetę Wyborczą po raz kolejny potwierdzają uczciwość obozu Prawa i Sprawiedliwości, mówi premier Mateusz Morawiecki. Ja mogę tylko podkreślić, że tutaj widać potwierdzoną rzetelność, solidność, uczciwość po stronie i prezesa Narodowego Funduszu i prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma prezes i sprawiedliwość. Posiłek jadalni w szkołach podstawowych. Rząd przyjął dziś program posiłek w szkole i w domu. 200 milionów. Te piosenki to jak jest. Rządowym i możliwość wsparcia bezpośrednio szkół. Komisja weryfikacyjna uchyliła reprywatyzację nieruchomości przy krakowskim przedmieściu 81. Decyzja reprywatyzacyjna z 27 lutego 2009 roku dotknięta była wadą, bowiem prezydent miasta stołecznego Warszawy nie zbadał przesłanki posiadania, której prawie nie została spełniona. A Ministerstwo Obrony Narodowej tworzy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Tworzymy nową strukturę. Ta struktura będzie stanowić połączenie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki. Te tematy i wiele innych u nas już za chwilę. Łukasz Sobolewski, kłania się nisko. Dobry wieczór. Zaczynamy. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Ujawnione nagrania dowodzą pełnej uczciwości obozu PiS, przekonuje premier. Mateusz Morawiecki odniósł się w ten sposób do publikacji Gazety Wyborczej. W swoim dzisiejszym wydaniu dziennik opublikował nagrania rozmowy szefa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Kazimierza Kujdy z austriackim biznesmenem Geraldem Birkfelnerem oraz jej stenogram. Do rozmowy miało dojść w czerwcu w siedzibie funduszu w Warszawie. Kazimierz Kujda miał w rozmowie podnieść temat szans i warunków realizacji biznesmen.
Do sprawy tej odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Zdaniem szefa rządu nagrania kompromitują tych, którzy próbują zrobić z tych taśm aferę. Bohaterem coraz bardziej staje się tutaj ten austriacki, czy raczej antybohaterem, staje się ten austriacki biznesmen, który zachowuje się naprawdę dziwnie, bo na propozycję taką człowieku chcesz odzyskać jakieś zaangażowane swoje środki, albo jeśli nie środki, to przynajmniej wykonane usługi, jak najbardziej tak, iść do sądu, sąd określi w jakiej wysokości one powinny być, bo w przeciwnym razie trudno dociec tego, bo nie chcesz przedstawić faktur. No i tego domagały się osoby, które tutaj po stronie czy to fundacji, czy spółki Srebrna dyskutowały. Tymczasem po drugiej stronie nie było tej faktury, no więc idź człowieku do sądu i w sądzie uzgodnimy, na jakim poziomie ta zapłata powinna zostać uiszczona. A więc ja chcę z całą mocą podkreślić coś, co wyraźnie widać, tą wielką uczciwość i wiarygodność, która z tych nagrań wyziera po stronie i prezesa Prawa i Sprawiedliwości, i prezesa Narodowego Funduszu. No i bardzo wyraźnie widać, że nie ma tam dysponowania ani środkami publicznymi, ani żadnymi innymi. Nie ma żadnej inwestycji, do której w końcu nie doszło, bo to też zostało tam nazwane, a ja mam mnóstwo telefonów, maili, SMS-ów od przedsiębiorców, którzy właśnie mówią, no tak, my też w Warszawie i w innych miastach w taki sam sposób byliśmy potraktowani, bo nie mieliśmy dojścia do tych krewnych, znajomych właśnie gdzieś tam w magistracie, prawda? No tutaj mieliśmy z podobną sytuacją do czynienia, dlatego tym bardziej należy ubolewać, że z takimi nieprawidłowościami mamy do czynienia w wielu urzędach miejskich. A więc sytuacja po kolejnej odsłonie w tej takiej no już nudnej telenoweli, której się niewiele dzieje i tylko pompowane są te balony, z których właściwie wynika czasami coś odwrotnego chyba niż to, czego życzyliby sobie redaktorzy Gazety Wyborczej. A ja mogę tylko podkreślić, że tutaj widać potwierdzoną rzetelność, solidność, uczciwość po stronie i prezesa Narodowego Funduszu, i prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Kazimierz Kujda oświadczył, że dzisiejsze publikacje stanowią próbę naruszenia jego dobrego imienia oraz nadszarpnięcia jego dobrej reputacji zawodowej. Tymczasem Centralne Biuro Antykorupcyjne nie stwierdziło podstaw do kontroli oświadczenia majątkowego posła Jarosława Kaczyńskiego. Pod koniec tygodnia partia Razem i Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska wystąpiły do CBA o sprawdzenie prawdziwości oświadczenia majątkowego szefa Prawa i Sprawiedliwości. Miało to miejsce po tym, jak Gazeta Wyborcza opublikowała w zeszły wtorek stenogram nagrania rozmowy z lipca 2018 roku m.in. Jarosława Kaczyńskiego z Geraldem Birkfellnerem. Jak przekazał Polskiemu Radiu w oświadczeniu Temistokles Brodowski z CBA, w przypadku analizy oświadczenia majątkowego posła Jarosława Kaczyńskiego nie stwierdzono podstaw do rozpoczęcia kontroli oświadczenia majątkowego. O oświadczeniach mówił w Polskim Radiu 24 Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera. Jeżeli CBA sprawdza oświadczenia majątkowe wszystkich posłów, musi mieć jakieś wątpliwości, żeby sprawdzać i podważać prawdziwość złożonych oświadczeń. Oświadczenia nasze majątkowe to są sprawdzone przez Komisję Etyki w Sejmie, gdzie nie mamy większości, nikt się nie do tej pory w żaden sposób nie kwestionował prawdziwości, a na podstawie tych taśm nie ma też podstaw, żeby kwestionować prawdziwość oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego, więc to jest oczywista gra polityczna, taka, można powiedzieć, zabawa albo rzucanie kamieniami z tej kamieni kupy, która pozostała po rządach Platformy. Przypomnijmy, rozmowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości oraz austriackiego biznesmena dotyczyła planów budowy w Warszawie dwóch 190-metrowych wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna. Budowa, jak podawała Gazeta Wyborcza, miała być sfinansowana z kredytu udzielonego przez bank Pekao S.A. w wysokości do 300 milionów euro. W biurowcu miałyby się mieścić m.in. apartamenty, hotel i siedziba Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego. Polskie Radio 24. Północ, południe. Rząd przeznaczy 200 milionów złotych na szkolne stołówki i jadalnie. Chodzi o dofinansowanie dla gmin na organizowanie i doposażenie takich właśnie miejsc. Dziś Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie programu Posiłek w Szkole i w Domu. Program zapewni nie tylko lepsze odżywianie dzieci, przekonuje premier Mateusz Morawiecki.
lepsze odżywianie dzieci. Dzisiaj to zdrowsze dzieci, zdrowsze społeczeństwo za 5, za 10, za 20 lat, ale też można powiedzieć, że dbanie o Polskę zaczyna się właśnie od dbałości o polskie dzieci, o polską młodzież. I państwo musi wspierać dzieci i my tym samym dajemy temu bardzo wyraźnie wyraz. Tylko w tym roku rząd przeznaczy na doposażenie i remonty stołówek 40 milionów złotych. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podkreśliła, że na realizację programu w szkołach do 2023 roku przewidziano 200 milionów złotych z budżetu państwa. Szkołom bardzo zależało na tym, żeby pojawiły się konkretne pieniądze, by remontować, tworzyć, uzupełniać, robić zakupy dla kuchni, dla stołówki. Z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przypomniała, że program odciąża samorządy w finansowaniu społecznego programu pomocy żywnościowej udzielanej najuboższym. To program wsparcia adresowanego dla samorządów, które odpowiadają właśnie za to przygotowanie posiłku dla uczniów, a więc z tej oferty może skorzystać 2478 samorządów, które poprzez swój niewielki udział własny mogą realizować to ważne zadanie. Nowe przepisy zakładają wsparcie finansowe na doposażenie stołówek, które już funkcjonują w szkołach, na wznowienie działania stołówek niefunkcjonujących i na powstanie nowych. Maksymalna kwota dofinansowania na jedną stołówkę to 80 tysięcy złotych. Polskie Radio 24. Północ, południe. Unijni inspektorzy kontrolują zakład pod Ostrowią Mazowiecką, w którym doszło do nielegalnego uboju. Kontrola urzędników w zakładzie rozpoczęła się przed godziną 16. Ubojnie zamknięto kilka dni temu, po tym jak dziennikarze śledczy prywatnej telewizji poinformowali o nielegalnym procederze. Dziś od rana dwaj unijni inspektorzy do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności badali sprawę w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej. Ich audyt potrwa do piątku i jak zapowiedział główny lekarz weterynarii, urzędnicy będą sami wybierali zakłady i inspektoraty weterynarii, które chcą skontrolować. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski ocenił, że po doniesieniach o nielegalnym uboju bydła pod Ostrowią Mazowiecką wybuchła histeria, która nie ma oparcia w faktach. Szef resortu rolnictwa tłumaczył w Radiowej Trójce, że nielegalny jest ubój bez obecności weterynarza, który określa przydatność mięsa do spożycia. Jednak jak zaznaczył, mięso było bezpieczne. To mięso, które trafiło w tej ubojni, było mięsem bezpiecznym dla człowieka, nie było mięsem chorym. Jest w Europie zasada takiego profilaktycznego wycofywania, pewnej przezorności. Jeżeli zostały złamane procedury, to nawet jeżeli mięso jest zdrowe, to i tak się wycofuje z handlu. I to ma miejsce, z tego zakładu mięso zostało wycofane z hurtowni, gdzie zostało namierzone. Przypomnijmy o sprawie nielegalnego uboju bydła, chorych i padłych krów, poinformowali reporterzy superwizjera TVN. Polskie Radio 24. Północ, południe. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u przesłuchała kolejnego świadka. Politycy zadawali pytania Jackowi Przypaśnikowi. To był dyrektor jednego z urzędów kontroli skarbowej. Jego przesłuchanie śledził Michał Wedusio. Jacek Przypaśniak kierował katowickim Urzędem Kontroli Skarbowej od 2008 roku. Wcześniej pracował również w Ministerstwie Finansów. Komisja Śledcza wezwała go, by dowiedzieć się, jakie zadania władze resortu zlecały właśnie skarbówce. Dotąd bowiem żaden urzędnik z tego sektora przed zespołem śledczym jeszcze nie zeznawał. Przypaśniak odpowiadał na pytania z przerwami przez 5,5 godziny. Mówił, że proceder sztucznego fakturowania był przedmiotem działań operacyjnych, ale dopiero od 2012 roku. Wówczas powołano w skarbówce specjalny zespół, który monitorował obrót stalą, zeznał świadek. Działania jakby wszelkiego rodzaju, które miały proceder polegający na nielegalnym z ominięciem podatku VAT, z prowadzeniem stali budowlanej z Łotwy, no to prace zaczęły się od momentu, kiedy wydano nam takie polecenie, taktyczne działania już od razu. Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach od dłuższego czasu zajmował się nieprawidłowościami w obrocie prętami szyfrowanymi. Jak ja to pamiętam, to już myślę, że od roku 2009 mieliśmy do czynienia z innym procederem. Polegał na tym, że to polska stal w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych z powrotem wracała do Polski. My nazywaliśmy ten obrót w
perswazji obrót w ten sposób, że jak można kupić stal koło Huty taniej niż w Hucie. Przewodniczący komisji Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości stwierdził po zakończeniu przesłuchania, że Jacek Przypaśniak nie miał już tak dobrej pamięci w przypadku faktycznych działań dotyczących chociażby prób uszczuplania luki VAT-owskiej w sektorze sprzętu elektronicznego. Jako dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w ogóle nie pamięta kontroli koordynowanej wyłudzeń na rynku elektroniki w latach 2008-2010. Jego Urząd Skarbowy, pana dyrektora Przypaśniaka, w tym czasie przeprowadził 11 kontroli z ogółem 100 w ramach tej kontroli koordynowanej. No i nic z tego nie pamięta. Jak widać, no, że ta praktyka nie za dobrze wyglądała. Mówiąc generalnie, że kontrola skarbowa cały czas coś robiła, miała ustalenia, znajdowała wyłudzenia, po czym się za pół roku okazywało, że jest ich jeszcze więcej, więc robiła kolejne ustalenia i tak tego króliczka goniono bez takiej refleksji, że coś trzeba zmienić systemowo po prostu, że coś tu jest nie tak. W trakcie ponad 6-letniej służby w UKS Przypaśniak działał w kilku zespołach roboczych. Jednak jak przypominał Marcin Horała, świadek nie pamiętał faktycznych działań tych organów, czy zlecanych mu zadań w jego ramach. No i kolejny wątek to jest poszukiwania zaginionego zespołu tak zwanego AFU, Anti-Fraud Unit, zespołu do spraw zwalczania oszustw podatkowych. On został przez ministra finansów powołany w 2008 roku. Sam minister Rostowski nie pamiętał tego zespołu i to jest kolejny świadek z obszaru skarbowości, kontroli skarbowej, wcześniej Departamentu VAT, no, który krótko mówiąc nie słyszał, nie brał udziału i w ogóle nie wie, co to był za zespół. Mam nadzieję, że w toku kolejnych przesłuchań uda nam się wreszcie znaleźć świadków, którzy cokolwiek z tym zespołem mieli wspólnego. Jutro w Sejmie zeznawać ma były wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz, a pojutrze kolejny w randze sekretarza stanu Janusz Cichoń. Dla Polskiego Radia 24, Michał Fedusio. Polskie Radio 24. Północ, południe. Kolejny adres wraca do warszawskiego ratusza. Komisja weryfikacyjna uchyliła reprywatyzację nieruchomości przy krakowskim przedmieściu 81. Odmówiono również ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, bo nieruchomość w całości odbudowano ze środków Skarbu Państwa. Przyznano także kolejne odszkodowania. Reprywatyzację nieruchomości przy krakowskim przedmieściu 81 uchylono, ponieważ, jak mówił przewodniczący komisji Patryk Jaki, przy wydaniu decyzji zwrotowej doszło do naruszenia prawa. Decyzja reprywatyzacyjna z 27 lutego 2009 roku dotknięta była wadą, bowiem prezydent miasta stołecznego Warszawy nie zbadał przesłanki posiadania, której prawie nie została spełniona. Ponadto wydanie decyzji reprywatyzacyjnej było poprzedzone rażąco sprzecznym z interesem społecznym przeniesienie roszczeń do nieruchomości warszawskiej. Przewodniczący komisji wyjaśnił, że chodzi o przeniesienie praw do nieruchomości za ułamek jej wartości. Jest to nieruchomość, którą państwo, zresztą w części bardzo dobrze nam znani z innych postępowań reprywatyzacyjnych, handlowali sobie jej składnikami za kwoty w wysokości, no tu z jednej strony słyszeliście państwo 1000 zł, z drugiej strony 80 tysięcy złotych za fragmenty jednak tak istotnej nieruchomości w samym sercu Warszawy. Nieruchomość położona przy krakowskim przedmieściu 81 obejmuje dwie działki, na których stoi kamienica, w całości odbudowana ze środki Skarbu Państwa. W ocenie komisji, jak wyjaśnił jej wiceprzewodniczący Sebastian Kaleta, nie ma podstaw do wydania pozytywnej decyzji reprywatyzacyjnej, bo wartość nakładów znacznie przewyższa wartość gruntu. Wiele takich spraw jeszcze z tego obrębu mamy. Kilka są to sprawy, które już wcześniej komisja podobnymi adresami się sąsiednimi działkami zajmowała. I jeszcze jest kilka podobnych adresów w tej okolicy, które pokazują, że zrujnowana Warszawa po wojnie, budowana wysiłkiem wszystkich, którzy mieli siły i chęć, by na nowo stare miasto w Warszawie mogło świecić blaskiem, to w czasach rządów Hanny Gronkiewicz w Warszawie wiele tych nieruchomości zostało przekazane w prywatne ręce. Komisja weryfikacyjna przyznała również kolejne odszkodowania i zadośćuczynienia. Mieszkańcy kamienic przy Nowogrodzkiej 6, 6A oraz Skaryszewskiej 11 otrzymają łącznie prawie 300 tysięcy złotych. Sebastian Kaleta po raz kolejny zaapelował do władz Warszawy, aby nie wstrzymywały wypłaty przyznanych środków. Jest to istotne też z tego punktu, że w czwartek słyszeliśmy, że w opinii beneficjentów reprywatyzacji mieszkańcy nie byli pokrzywdzeni, a po zeznaniach pan adwokat Robert Nowaczek oświadczył, że pokrzywdzona reprywatyzacją to może jest, ale jego siostra, więc apelujemy do prezydenta miasta stołecznego Warszawy, jego zastępcy Pawła Rabija, który był w komisji, żeby stanął po stronie tych, którzy
cierpieli w związku z reprywatyzacją, czyli mieszkańców. Warszawski ratusz wszystkie dotychczasowe decyzje komisji weryfikacyjnej zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, bo jak twierdzi wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej, wypłata odszkodowań i zadośćuczynień byłaby niezgodna z prawem. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Północ, południe. Ministerstwo Obrony Narodowej tworzy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Dziś powołano też pełnomocnika do spraw ich zawiązania. Złodzieje intelektualni, wiesz. Stworzenie tego rodzaju wojsk jest realizacją wytycznych NATO. Resort Obrony Narodowej zwiększy również limity przyjęć na tematyczne studia wojskowe, powiedział minister Mariusz Błaszczak. Nauka stanowi źródło, z którego będą pochodzili ci, którzy będą tworzyć te struktury dotyczące cyberbezpieczeństwa. W związku z tym kluczową instytucją jest Wojskowa Akademia Techniczna. Ale oprócz stworzenia limitów... Absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego pewnie, prawda? Od spraw lichwy, od spraw weksla, wiesz. Gwardii Narodowej w tym roku zostanie też utworzony komponent cyber w Wojskach Obrony Terytorialnej. No się. Polskie Radio 24. Około kilku tysięcy osób w Paryżu, a kilkunastu tysięcy w całej Francji wzięło udział w manifestacjach, do jakich wezwała komunistyczna centrala związkowa CGT. Do jej członków i sympatyków dołączyło wiele tak zwanych żółtych kamizelek. Protest wymierzony był w politykę rządu i prezydenta Emmanuela Macrona. W paryskiej manifestacji brały udział także czołowe postacie francuskiej skrajnej lewicy, w tym Jean-Luc Mélenchon. Domagano się podwyżek wynagrodzeń, rewaloryzacji pensji i emerytur, a także, jak to ujmowano, wyrównania poziomu życia poszczególnych warstw społecznych. Wśród demonstrantów byli obecni obok związkowców także przedstawiciele partii komunistycznej oraz pracownicy służby zdrowia, nauczyciele i studenci. Obecność żółtych kamizelek może dziwić, bo do tej pory działacze ruchu deklarowali apolityczność. Tym razem pokazali swoje lewicowe skłonności. Apele o strajk spotkały się z niewielkim odzewem i wbrew wcześniejszym obawom nie doszło do paraliżu kraju. Niemal normalnie kursowały pociągi, tramwaje, autobusy i metro. Związana z partią komunistyczną centrala związkowa CGT wyzwała do całodobowego strajku powszechnego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 19 krajów Unii Europejskiej uznało jak Don Juana Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Wczoraj w Brukseli szefom dyplomacji krajów Unii Europejskiej nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w tej sprawie. Powodem był sprzeciw Włoch. Minister Jacek Czaputowicz podkreślił, że w gronie państw, które popierają Guaido, jest również Polska. Jesteśmy w grupie 19 państw członkowskich Unii Europejskiej, które to zrobiły. Liczyliśmy, że dojdzie do poparcia przez Unię Europejską. No te główne państwa, które tam mają interesy, przede wszystkim Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania, Niemcy, no my jesteśmy z nimi. Zdecydowana większość państw członkowskich Unii Europejskiej zajęła takie stanowisko. Myślę, że te, które się wahają, biorą pod uwagę też konteksty polityki rosyjskiej. Dwa tygodnie temu po kolejnych protestach w stolicy Wenezueli Caracas lider opozycji Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem kraju. Wkrótce polityka uznały Stany Zjednoczone oraz kilka krajów Ameryki Łacińskiej. Prezydent Nicolas Maduro ani też Rosja i Chiny. Maduro został w ubiegłym miesiącu zaprzysiężony na kolejną kadencję po tym, jak wygrał wybory prezydenckie. Opozycja uważa jednak, że głosowanie to było sfałszowane. A już teraz w magazynie Północ-Południe ciąg dalszy negocjacji brexitowych. Pojutrze w Brukseli przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker spotka się z premier Wielkiej Brytanii Theresą May. W ubiegłym tygodniu brytyjscy deputowani zażądali zmian w umowie dotyczącej wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Brytyjskim posłom nie podoba się zapis w umowie gwarantujący, że po Brexicie nie będzie kontroli na granicy irlandzkiej. Ale do czasu wynegocjowania nowej umowy handlowej w Brukseli z Londynem, Wielka Brytania ma pozostawać w Unii Celnej. Przedstawiciele europejskich instytucji i 27 krajów do tej pory nie zgadzali się na renegocjację umowy. Powtórzył to dziś rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Skinas. Nasze stanowisko jest jasne. Czekamy jeszcze raz na to, co premier ma nam do powiedzenia. Premier ministra
Komisja Europejska wiele razy apelowała do Wielkiej Brytanii, by sprecyzowała swoje oczekiwania i powiedziała, czego konkretnie się domaga. Bruksela wyklucza zmiany w umowie brexitowej, ale jest gotowa zmienić zapisy w deklaracji politycznej dotyczącej przyszłych relacji Unii z Wielką Brytanią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent USA Donald Trump wygłosi dzisiejszej nocy czasu polskiego w amerykańskim kongresie orędzie o stanie państwa. Według zapowiedzi przywódca zaapeluje o przezwyciężenie podziałów politycznych i będzie chwalił się osiągnięciami gospodarczymi. Orędzie o stanie państwa to najważniejsze doroczne przemówienie amerykańskiego prezydenta. Wystąpienie przed połączonymi izbami parlamentu transmitują wszystkie główne stacje telewizyjne. Tegoroczne orędzie miało się odbyć przed tygodniem, ale zostało przesunięte z powodu częściowego zawieszenia działalności rządu, spowodowanego sporem o budowę muru na południowej granicy USA. Temat ten z pewnością pojawi się w przemówieniu. Tym bardziej, że amerykański prezydent grozi wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego, jeśli nie dostanie pieniędzy na ten cel w budżecie. Donald Trump zaapeluje także do demokratów o współpracę w takich kwestiach jak inwestycje w infrastrukturę czy reforma ubezpieczeń zdrowotnych. Będzie także mówił o wojnie handlowej z Chinami i sytuacji w Wenezueli. Zgodnie z tradycją, prezydent Stanów Zjednoczonych zaprasza na orędzie o stanie państwa grupę swoich gości. Wczoraj Biały Dom opublikował ich listę. Wśród zaproszonych jest m.in. uczeń 6 klasy szkoły podstawowej Joshua Trump, który twierdzi, że jest prześladowany przez kolegów z powodu swojego nazwiska. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Łukasz Samolewski, kłaniam się nisko. Dobry wieczór i zapraszam na drugą część magazynu. Jestem gotów do rozmów z protestującymi rolnikami, powiedział w radiowej trójce minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Na jutro członkowie Agrounii zapowiedzieli protest przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Jan Krzysztof Ardanowski powiedział w radiowej trójce, że członkowie Agrounii, w przeciwieństwie do innych organizacji rolniczych, nie chcą rozmawiać z przedstawicielami rządu. Minister Ardanowski mówił też o nielegalnym uboju bydła pod Ostrowią Mazowiecką, a z gościem radiowej trójki rozmawiała Beata Michniewicz. Panie ministrze, Platforma żąda pana odwołania w związku ze skandalem na rynku wołowiny. Czy pan czuje na swych barkach brzemię odpowiedzialności za to, co się zdarzyło? Czuję brzemię odpowiedzialności za polskie rolnictwo. To, że tam jest rytuał w Sejmie w zakresie odwoływania ministrów, było, jest i będzie. Dzisiaj po drodze tu do studia słuchałem jakiejś dyskusji, nie wiem gdzie, wypowiadała się pani minister w gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej, posłanka Dorota Niedziela, lekarz weterynarii zresztą z wykształcenia, który z Komisji Rolnictwa do niedawna współpracowaliśmy, bo byłem również w tej komisji. No jakieś takie opowiadała, przepraszam, dyrdy małej o tej sytuacji. No nieładnie, tak on pan mówi o koleżance z Sejmu. Ale no, wydaje mi się, że no pracownik, poseł, no właśnie. Poseł musi mieć jak, ministrem. Poseł musi mieć jakąś wiedzę, żeby krytykować drugiego. Sprawa tej nieszczęsnej wołowiny, ja tego nie bagatelizuję, to jest sprawa dla polskiego rolnictwa w tej chwili najważniejsza. Wyjaśnienie, ukaranie wszystkich winnych i odzyskanie zaufania konsumentów w Polsce i na świecie, to jest sprawa, która wszystkich w Polsce powinna... A no właśnie, bo to jeszcze jest zaufanie. To jest winne tego, że polskie mięso straciło, miejmy nadzieję, na niedługi czas reputację. Polskie mięso, polskie mięso. Oddaj, oddaj. Polskie mięso. Ale dla mnie jest ważniejsze to, co się wydarzyło później. Czyli cała narracja, która mówi o tym, że chore mięso z chorych krów. Polskie mięso z chorych krów. Polskie mięso. Z chorych krów jest chore mięso. To jest zasada dość prosta do... Polskie mięso, oddaj mięso. No właśnie, czy one są zdrowe? Które mogą nie wstać na przykład po porodzie, bo mają uszkodzoną miednicę, bo mają zaleganie poporodowe czy odwapnienie, które są żywymi stworzeniami, się bodą, łamać. To nie są zwierzęta w sensie definicji chore, których mięso byłoby nafaszerowane antybiotykami, byłoby, miałoby... Wołowina faszerowana. Wołowina zarażona, chore krowy są zważone. Procedura, bo ubój musi się odbywać pod nadzorem lekarzy weterynarii. Tych lekarzy nie było. Policja sprawdza, kto jest odpowiedzialny. Śledztwo prokuratorskie, policyjne. Również jak doszło do tego, że pieczątkami,
który przedstawia się na mięsie, posługiwali się bez wiedzy lekarza weterynarii pracownicy, czy to były jego pieczątki, czy dorobione jakieś, to wszystko musi być wyjaśnione. Natomiast ten przypadek został nagłośniony jako... Pan powiedział, że został wyolbrzymiony. Przez kogo został wyolbrzymiony? To, co się w tej chwili dzieje, może pani nie ma informacji na ten temat. Do mnie docierają informacje z wielu krajów europejskich. Przesyłają mi informacje ambasadorowie, prosząc o wyjaśnienia. W kilku krajach, Słowacja i Czechy, rano miałem długą rozmowę z ministrem rolnictwa Czech. Ambasadorowie, nie kupujcie polskiej żywności, już nie wołowiny. Nie kupujcie polskiego mięsa czy polskiej żywności. No dobrze, a dlaczego tak się stało? Dlaczego to się przerodziło, no nie wiem, pan nawet jak widzę sugeruje, że coś w rodzaju histerii. Tak, to jest histeria nie mająca oparcia w faktach. Mięso jest bezpieczne, bo zostało przebadane. To mięso, które trafiło w tej ubojni, to histeria. Człowieka nie było mięsem chorym. To jest histeria. Zasada takiego profilaktycznego wycofywania pewnej przezornności. Szumi las. Mięso jest zdrowe, to i tak się wycofuje z handlu. I to ma miejsce. Z tego zakładu mięso zostało wycofane, to gdzie zostało namierzone. Również chcę rozwiać jeden mit, że dopiero... Będzie szumieć, szumieć, będzie sprawa. Ubój bez weterynarza jest nielegalny, natomiast... Kto stwarza ten ubój bez weterynarza? Potencjalnie cały weterynarz ma określić, czy mięso jest bezpieczne, czy niebezpieczne. Jeżeli mięso się nie nadaje do przerobu, to weterynarz decyduje o tym, czy ono idzie na przykład na paszę, to to lekarz weterynarii też jest obecny, czy może to stwierdzić. W Polsce od wielu lat, bo to może być przyczyna, ale od wielu lat jest system, a nie jako rolnicy, może mają radia zamierzające w tym czasie, że badanie uboju, nadzoru nad ubojem, badanie mięsa zajmują się prywatni lekarze. Z tak zwanego wyznaczenia inspekcja, czy policja państwowa wyznacza tego człowieka, on pracuje w zakładzie, zakład płaci pieniądze, ten człowiek niestety nie ma kontaktowania z właścicielami zakładu, bardziej pilnuje interesy właściciela zakładu niż dlaczego? On mało pieniędzy dostaje od państwa, on to jest płaci. Państwo nie płaci, płaci mu ten właściciel zakładu. Aha. I on jest uzależniony od tego właściciela. Ale w całym świecie. Co z tym kotlecie? Ale wsparcie dla lekarzy weterynarii pracujących w inspekcji, żeby lepiej zarabiali. Natomiast tutaj... Ale skąd się przesunie? W budżecie państwa. Dokonuje się przesunięć w budżecie państwa. Z działki rolnictwo, czy z, nie wiem, z jakiejś rezerwy? No skąd się muszą się znać? To minister finansów wskaże, z jakich środków to przesunięcie nastąpi. Ale to nie jest ta zmiana. To podwyższenie zarobków... Dobrze, ale to przy okazji zapytam, bo to się powtarza w ostatnich dniach. Pytanie, dlaczego poszło 150 milionów na koła gospodyń wiejskich, a nie na inspekcję weterynaryjną? Koła gospodyń poszło 90 milionów, nie 150, nie wiem skąd pani ma taką informację. Z prasy. Z prasy, no to rzetelność prasy. Natomiast... To zmienia pytanie. Dlaczego 90 poszło, a nie na weterynarię? Słyszę, że gdyby lepiej inspekcja zarabiała, to byłby lepszy nadzór nad ubojem zwierząt. Przecież ci lekarze, którzy zajmują się ubojem, nie pracują w inspekcji. Co dochody w inspekcji czy zarobki w inspekcji mają wspólnego z badaniem mięsa? To jest poplątanie z pomieszaniem. Natomiast chcę, żeby ci wszyscy, którzy będą badali w Polsce mięso, pracowali w inspekcji. Czym się zajmuje inspekcja?
Proszę tak powiedzieć, kawę na ławę Mieszczuchowi. Nadzorem nad produktami pochodzenia zwierzęcego, produkcją w zakładach mleczarskich, produkcją sera, mleka, wyrobów wędliniarskich, wszystkiego, co jest związane z produkcją zwierząt, zwierzęcą, zwalczaniem chorób zwalczanych z urzędu. Ona wie, afrykański pomór świń, ptasia grypa, BSE, Bóg wie, co tam się jeszcze może pokazać, choroba niebieskiego języka. To są policją państwową, która ma pilnować w imieniu państwa tego, żeby nie było chorób zwierząt, żeby zwierzęta były zdrowe i nadzorować odpowiednią opiekę nad tymi zwierzętami. Natomiast badanie mięsa zajmowali się lekarze prywatnej praktyki, którym płacili właściciele zakładów ubojowych i przetwórni mięsne. To będzie zmienione, będą pracownicy inspekcji nadzorowali i pracowali bezpośrednio. Właściciele będą płacić do inspekcji, a inspekcja będzie wypłacała swoim ludziom, ale będzie odpowiedzialność służbowa pracowników za badanie mięsa. To jest jedno. Drugie, będzie wprowadzony 24-godzinny monitoring ubojni. Kamery będą, a jeżeli ktoś by zniszczył zapis monitoringu... Ale to też wymaga pieniędzy. Na to się znajdą pieniądze? Nie, to właściciele będą musieli zrobić. Czyli właściciel będzie musiał zainwestować w kamery? Tak, będzie musiał zainwestować. I wykazać, że cały czas te kamery są włączone. W wielu sytuacjach monitoringi są i one są podstawą ustalenia, czy pod nieobecność lekarza weterynarii coś się w zakładzie nie dzieje. Nawet rolnicy domagają się, żeby na samochodach były kamery. Również będzie wprowadzona duża kara za zniszczenie nośnika, bo co z tego, że jest kamera z monitoringiem, potem się okazuje, nie ma taśmy, nie ma nośnika. Więc to będzie również zmienione i poprawione. Obudź się, Polsko ma. Czy w takiej sytuacji, bo to jest przypadek jednostkowy, przypadek wewnętrzny, kilku dni, miara trwa, na Śląsku potwierdzone, bo ty jesteś. Co się w takiej sytuacji na Śląsku brudne mięso, że to jest jednostkowe, że sprawa aż zawrzała. Niż ten, które występowały w Polsce, została powiadomiona Organizacja Zdrowia Zwierząt, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia Zwierząt. W ogóle jest pytanie, czy takie przypadki zgłaszane. Ona, wielka hała, że ta sprawa aż zawrzała. Mózgu bydła w Polsce nie ma, nic się nie dzieje takiego. Ale między innymi po to jest potrzebna inspekcja weterynaryjna, żeby w takich przypadkach szybko i sprawnie reagować. Panie ministrze, no jutro rolnicy z Agrounii zapowiadają protesty. Co prawda mają zgromadzić się przed Pałacem Prezydenckim, nie przed ministerstwem, ale czy ich postulaty wszystkie są od sasa do lasa, bo tak pan to określił, czyli nie wiem, czy to samo, co mówiąc kolokwialnie, w równym stopniu od czapy, czy któreś są do dyskusji? Ale ja musiałbym te postulaty znać, powiedzieli. Wie pan, ja mam tu bardzo dużo tak, tych no postulatów. Właśnie, nie dam rady przeczytać, bo to jest wypłata odszkodowań za świnie wybite urzędowo w ramach walki z wirusem. W zasadzie, kiedy z nimi rozmawiałem, było 10. No to nazywały się... Świnia, świnia, ubój świn. Wydałem dyspozycję rządowi, również teraz prezydentowi, jak rozumiem. Słyszałem o tych postulatach większej ilości. Próbuję w końcu ustalić. Odbyłem kilka tur rozmów z organizatorami tych protestów z autostrady. Mówiąc, proszę bardzo, zapraszam do dyskusji, ustalmy, jakie działania podejmować w zakresie promocji żywności. Och, rynka, ustalmy, Radio Koncita, które nigdy o nic się nie pyta, tylko robi swoje. Poprosił pan ich do porozumienia rolniczego, które się ma spotkać 20 lutego. Będą zaproszeni oczywiście, ale już zapowiedzieli, że nie biorą udziału w żadnych rozmowach z ministrem rolnictwa, bo uważają, że protestem coś wywalczą. Ja mówiłem pani na korytarzu i powtórzę to jeszcze. Jestem człowiekiem Solidarności, który całe życie walczył o to, żeby ludzie mogli protestować i wykrzyczeć swoje żale, jeżeli uważają, że gdzie indziej nikt ich nie słucha. Tylko jakoś tak się nieszczęśliwie składa, szczęśliwie, nieszczęśliwie, nie miał oceniać, że kilkadziesiąt organizacji rolniczych nie chce ze mną rozmawiać, rozwiązywać problemy. Uważają, że mają wiedzę na ten temat i są, żeby usiąść do stołu. Och, superwizjer, superwizjer. Zniszczycieli chwę, zniszczyć weksel, zniszczyć złodziei mieszkaniowych, zniszczyć. Precz! Zniszczyć. Może jednak coś z tych postulatów się da wyłuskać. No bo większość jest... Zniszczyć złodziei roszczeniowych. Jeżeli to są te same, to dwa ostatnie to było tak. Przeprosić Rosję, może coś od nas kupi. I rząd polski powinien zmienić podejście do ustawy Akta 2. Swoboda wypowiedzi i tak, no więc ja konia z rzędem znam rolników w Polsce tysiące, sam jestem jednym z nich. Nie słyszałem o rolnikach, którzy słyszeli o Akta 2. To są postulaty organizacji rolniczej, prawda? No może ci rolnicy akurat słyszeli i o tym, No ale między bajki włożyć. To co, zaprosi pan?
Zapraszam wszystkich do porozumienia rolniczego, również te organizacje, które do tej pory nie chciały z nikim rozmawiać. Tam jest miejsce do wypracowania rozwiązań, a tu chcą protestować, no każdy w Polsce może protestować. Z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim rozmawiała Beata Michniewicz. Polskie Radio 24. Północ, południe. Dialog ze związkowcami jest i będzie prowadzony, powiedział na naszej antenie Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera w Polskim Radiu 24. Odniósł się w ten sposób do spotkań sztabu protestacyjno-strajkowego NSZZ Solidarność z posłami i senatorami Zjednoczonej Prawicy. Marek Suski zaznaczył, że rząd wciąż chce, by wynagrodzenia wzrastały, jednak nie wszystkie postulaty są możliwe do zrealizowania od razu. Marek Suski tak powiedział. Stwierdziło podstaw do kontroli oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Czyli czysty, czysty. Jarek czysty. Centralne Biuro Antykorupcyjne nie stwierdziło podstaw do kontroli oświadczenia majątkowego posła Jarosława Kaczyńskiego, informuje Polska Agencja Prasowa. Na gorąco komentowała to poseł Urszula Augustyn z Platformy Obywatelskiej. Powiedziała tak, CBA jest dowodzone przez kolegę partyjnego, przez prezesa PiS. Cóż tu można powiedzieć, no każdemu wolno krytykować decyzje, jakie są podejmowane przez organy państwa, ale ja nie wiem, ale jeżeli CBA sprawdza oświadczenia majątkowe wszystkich posłów. Czego chcecie? Wy od niego, Jarek czysty, Jarek bardzo, bardzo czysty, Jarek czysty jest. Taki formowała, że prezes Kaczyński miał jakoby prowadzić działalność. Jarek jest. Gospodarczą prowadzi, niech wskażą. No, raczej mediował pomiędzy fundacją, w której jest w Radzie Programowej, a innym podmiotem, który z jedną ze spółek. Nie wolno. To nie jest zakazane. Posłowie w mediacjach bardzo często uczestniczą. A jeśli chodzi o oświadczenia nasze majątkowe, to są sprawdzone przez Komisję Etyki w Sejmie, gdzie nie mamy większości, nikt się nie do tej pory w żaden sposób nie kwestionował prawdziwości. Na podstawie tych taśm nie ma też podstaw, żeby kwestionować prawdziwość oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego, więc to jest oczywista gra polityczna. Gra polityczna, chcieli podważyć. Pana Jezusa chcieli zabić. Kupy, która pozostała po rządach Platformy w dinozaury, bo Ewa Kopacz zdradziła ich strategię, że będą nas traktować, bo oni nas nazywają dinozaurami, że będą nas traktować jak te dinozaury, w które się rzuca kamieniami i co prawda może się nie zabije tego dinozaura, ale się go osłabi. Jak Świadków Jehowy, wiesz. Minister znany ze skłonności do żartów, a tak na poważnie wiesz. Jak już tak powiedziała, to i tak myśli, no to przecież wiadomo. Popatrz jedno oko, ma na Maroko. Cóż tu można skomentować, no ci państwo po prostu bujają gdzieś w obłokach, a każdy powód, żeby zaatakować Jarosława Kaczyńskiego jest dobry. Przecież to jest logiczne, żeby zaatakować, bo jak ktoś władzy zazdrości, to przecież Saul też Dawida zaatakował dzidą. Chciał go zabić, bo był uznany przez Jahwę, dobry król Dawid, a Saul był zły. No i Saul chciał go zabić. No i co tu się, czemu tu dziwić, nie ma co. Saul nawet do wróżki poszedł, Endor. Do wróżki. Podobają to ludziom, były prezentowane, więc to jest taka możliwość trochę równoważenia. I to zaszumiało, wiesz, sprawa zaszumiała. Dla społeczeństwa. Fundacja Prasowa Solidarności była między innymi po to stworzona, żeby informować społeczeństwo nie tylko przez tamtą stronę, ale również przez tą stronę solidarnościową, tą stronę, która odzyskiwała niepodległość, która po prostu chciała, żeby Polska była demokratycznym krajem, oni oczywiście by to chcieli zniszczyć. No i próby tego niszczenia były podejmowane od początku istnienia. Kiedyś jeszcze Porozumienie Centrum Spółki Srebrnej od samego początku była pomawiana o różne najgorsze rzeczy. Później były zwycięstwa w sądzie. Ja przypominam sobie rok 2001, gdzie pan Pinheiro zaatakował w telewizji publicznej. Był taki program w dwóch aktach oskarżający o przyjmowanie pieniędzy przez spółkę Srebrna i polityków wtedy jeszcze Paweł, słuchaj, Paweł, dobra, bądźmy w kontakcie. Będziemy śpiewać. 30 zł się płaci. Odpalona racja.
współpraca spowodowała, że straciliśmy część poparcia w społeczeństwie, no bo naruszono zasadę wiarygodności. To jest ten sam mechanizm. Panie ministrze, sztab protestacyjny Solidarności. A nie Krzysztofie, co pan chciał. Wydał taki komunikat, że efekty akcji wczoraj doprowadziła do zdecydowania o uruchomieniu kolejnych działań. W pierwszej kolejności będą akcje we wszystkich regionach. Niezależnie od powyższego, Solidarność deklaruje otwartość na dialog. Będą atakować. Wprowadzenie kryterium stażowego, jeżeli chodzi Jarosława Kaczyńskiego. Jak pan przyjmuje te informacje Solidarności? No myślę, że po prostu dialog jest prowadzony. No wiesz, jak Dawida.